Cebula to jedno z najpopularniejszych produktów o wielu właściwościach zdrowotnych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele dobrego może ona dla nas zrobić. W tym filmie poznasz 10 niesamowitych właściwości cebuli oraz dowiesz się, jakie pozytywne zmiany zauważysz, jeśli będziesz jeść ją regularnie. Numer 1. Cebula pomaga na trawienie i zaparcia. Surowa lub duszona na wodzie poprawia trawienie i działa przeciwzaparciom. W postaci surowej nie jest wskazana dla osób cierpiących na ostre dolegliwości wątroby lub pęcherzyka żółciowego. Numer 2. Cebula a cukrzyca. Zawarty w cebuli hormon roślinny, tak zwana glukokinina, zapobiega pojawieniu się i rozwoju cukrzycy u osób znajdujących się w grupie ryzyka. Ponadto surowa cebula obniża poziom cukru we krwi i pomaga zmniejszyć dawkę insuliny, w związku z tym bez obaw mogą sięgać po nią również diabetycy. Numer 3. Cebula zapobiega zakrzepom, nadciśnieniu i obniży poziom cholesterolu. Z bogatej listy cennych właściwości cebuli warto wymienić także jej działanie rozrzedzające krew i przeciwdziałające tworzeniu się zakrzepów. Ponadto cebula, dzięki wysokiej zawartości potasu, może przyczynić się do obniżenia ciśnienia u chorych na nadciśnienie tętnicze. Z kolei amerykańscy badacze przekonują, że jedzenie codziennie jednej surowej cebuli minimum przez 2 miesiące powoduje wzrost dobrego cholesterolu HDL, a obniżenie poziomu złego cholesterolu, tak zwanego LDL. Numer 4. Cebula jest dobra na kaca. Zupa cebulowa jest sprawdzonym sposobem na kaca, gdyż doskonale poprawia funkcjonowanie nadwyrężonej alkoholem wątroby. Numer 5. Cebula nada się również do stosowania po kuracji antybiotykowej. Zjadanie przez kilka dni porcji tego warzywa szczególnie wskazane jest zaraz po kuracji antybiotykami, ponieważ cebula ma działanie grzybobójcze. Aby ją przygotować, wystarczy zalać wodą pokrojoną cebulę i wolno dusić. Doprawiona solą, pieprzem smakuje doskonale, zwłaszcza gdy dodamy jeszcze 2 łyżki oliwy i wbijemy jajko. Numer 6. Cebula na trądziki blizny, w tym rozstępy. Z powodu jej wszechstronnego działania w medycynie ludowej była stosowana w leczeniu schorzeń. I tak na przykład okłady z rozgotowanej cebuli stosowano przy leczeniu wrzodów na skórze, co zresztą jest skuteczne do dziś. Wystarczy obraną, pokrojoną cebulę włożyć do małego garnuszka, zalać wodą i gotować na wolnym ogniu przez około 15-20 minut, zwracając uwagę, aby się nie przypaliła. Rozgotowaną cebulę należy zmiksować, chłodną masę nałożyć na chore miejsce i umocować opatrunek. Niekiedy terapia powinna trwać kilka dni, aż wrzód się wygoi. Istotny jest fakt, że po takim leczeniu nie pozostają blizny. Numer 7. Syrop z cebuli na kaszel. Syrop z cebuli to sprawdzony sposób na kaszel. Zawiera w sobie wiele witamin o działaniu silnie dezynfekującym i łagodzącym. Numer 8. Cebula po ukąszeniu pszczoły i komara. Współczesna fitoterapia poleca przykładanie plasterka cebuli na około 10-15 minut w miejscu po ukąszeniu owada, czyli osy, pszczoły czy też komara. Cebula dzięki bakteriobójczym, odkażającym i przeciwzapalnym właściwościom złagodzi odczyn zapalny, a także zniweluje uczucie pieczenia i bólu. Wielu osobom przeszkadza zapach cebuli. W jaki sposób możemy się go pozbyć? Cebula ma swój charakterystyczny, nieprzyjemny zapach, który zawdzięcza m.in. dużej zawartości organicznych związków siarki. Aby się go pozbyć, można ją lekko skropić cytryną. Kto nie powinien jeść cebuli? Z cebuli powinny zrezygnować osoby zmagające się z ciężkimi chorobami nerek i wątroby, a także zapaleniem jelit i innymi chorobami układu pokarmowego. Również osoby cierpiące na niewydolność serca powinni wykluczyć ją ze swojej diety. Ponadto zbyt duża ilość cebuli w diecie może przyczynić się do wzmożenia objawów zgagi u osób, które cierpią na tę dolegliwość. Koniecznie wypróbuj ten przepis – wino cebulowe, które chroni przed infekcjami i wzmacnia ogólną odporność. W tym celu będziemy potrzebować butelkę wytrawnego białego wina, którym zalewamy 30 dg pokrojonej cebuli. Następnie dodajemy 10 dg miodu, mieszamy składniki i odstawiamy na 7 dni. W tym czasie wystarczy potrząsnąć kilka razy butelką, a następnie przecedzić przez sito i stosować pijąc po pół kieliszka dziennie.